W kijowskim studiu Radia Wnet już czeka Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie. W Kijowie dzieje się. Tak, w Kijowie wiele się dzieje i tych spraw jest bardzo dużo. Może zacznę od najnowszych informacji, najnowszego badania poparcia dla prezydenta Zełenskiego. Opublikował je Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii i okazuje się, że prezydent Zełenski może liczyć na poparcie 52% Ukraińców. To jest dobry wynik, ale przypomnę, że we wrześniu prezydent Zełenski mógł liczyć na poparcie 73% Ukraińców, czyli w ciągu 3 miesięcy odnotował spadek 21 punktów procentowych i to jest olbrzymi spadek poparcia dla prezydenta Zełenskiego. I oczywiście to wzbudziło falę komentarzy, skąd ten spadek mógł się wziąć, co jest jego przyczyną. Część komentujących zwraca uwagę, że to może mieć związek z problemami komunikacyjnymi tak zwanej ekipy Z, czyli tej ekipy nowego prezydenta ze społeczeństwem. Najpierw szef biura prezydenckiego Andrii Bohdan twierdził, że komandzie Z nie jest potrzebne pośrednictwo dziennikarzy i że nowy prezydent będzie kontaktować się ze społeczeństwem bez pośrednictwa mediów. Przypomnę, że w czasie kampanii wyborczej Zełenski nakręcił takie wideoblogi, które zamieszczał w mediach społecznościowych i rzeczywiście to był jego taki podstawowy kontakt z jego wyborcami. Ale pomimo tej zapowiedzi i po fali krytyki prezydent Zełenski zdecydował się na nietypową konferencję prasową, przeprowadził taką 14-godzinną konferencję prasową, a teraz znowu powrócił do kręcenia właśnie tych takich wideoblogu. W ostatnim tygodniu ukazały się dwa, jeśli dobrze pamiętam, takie wideoblogi znowu w tej samej stylistyce znanej z kampanii prezydenckiej. Na jednym z nich prezydent Zełenski jedzie samochodem elektrycznym po Kijowie i opowiada, co się dzieje w polityce. Na drugim w godzinach porannych idzie ze swojego mieszkania prawdopodobnie do biura prezydenta i też opowiada i próbuje wyjaśnić społeczeństwu ukraińskiemu, co się dzieje. Ale być może to nie tylko problemy z komunikacją spowodowały ten spadek. Inni komentatorzy zwracają uwagę na zdecydowanie poważniejsze rzeczy. Już wcześniej bowiem Ukraińcy odrzucili jako, czy duża część Ukraińców odrzucała jako formułę Steinmeiera, jako ten sposób, który mógłby rozwiązać konflikt z Federacją Rosyjską. I właśnie obawy o ten zwrot prorosyjski w polityce ukraińskiej od początku nie budziły w społeczeństwie ukraińskim co najmniej zachwytów, a wręcz przeciwnie. Nawet jak w tym momencie, kiedy prezydent Zełenski miał ten najwyższy ranking poparcia, to jednak większość Ukraińców opowiadała się przeciwko jego metodom próby rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy, czy mówiąc wprost, zakończenia wojny z Federacją Rosyjską. I oczywiście Ukraińcy nie chcą zmiany wektoru polityki na prorosyjski. A przypomnę, że właśnie taką zmianę zapowiedział Igor Kołomojski. No to jest nie byle kto, Igor Kołomojski. To nie tylko ukraiński oligarcha, ale to jest oligarcha, który stoi za sukcesem prezydenta Zełenskiego. Jego wypowiedzi w New York Timesie były, cytowaliśmy u nas na antenie, były co najmniej ostre, ale jednocześnie wskazywały, że Igor Kołomojski dalej współpracować z Zachodem nie chce. Oficjalnie Kijów odcina się od tego i w tym tygodniu w czasie swojej wizyty na Łotwie prezydent Wołodymyr Zełenski znów musiał się do tego odnieść. Stwierdził, że geopolityczny wektor zbliżenia z Europą czy Rosją wyznacza naród, a nie oligarcha Kołomojski. No i później dodał, że oligarcha Kołomojski, jeżeli był wśród tych wyborców, którzy na niego zagłosowali, to może się cieszyć, ale podkreślał, że Kołomojski taki wpływów na niego nie ma. No być może jednak o czymś innym świadczy to, co dzieje się w ukraińskiej polityce, bo wczoraj doszło do bardzo, bardzo takiej poważnej dymisji. Ona może wydawać się polskiemu słuchaczowi trochę niezrozumiała i dlaczego jest aż tak ważna, bo będę mówić o dymisji wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy. No wydaje się, że wiceminister spraw zagranicznych to nie jest tak ważna funkcja, jednak tą wiceminister była Ołena Zerkal. To osoba, która odpowiada, czy uznawana jest wręcz za konstruktora ukraińskich prawnych sukcesów w sporach międzynarodowych z Rosją. Między innymi te spory toczą się przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości i Międzynarodowym Trybunałem Prawa Morza. No w pierwszym udało się doprowadzić do tego, że Trybunał ONZ-u podjął sprawy dotyczące aneksji Krymu, a w Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza, no tam Ukraina odniosła pełny sukces, bo przecież Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza, który jest właśnie Trybunałem też ONZ-owskim, zmusił, czy wydał jednoznacznie decyzję w sprawie konieczności
części zwrotu ukraińskich okrętów, które zostały zatrzymane rok temu w Cieśninie Kerczeńskiej i wydania ukraińskich marynarzy, którzy byli przetrzymywani w rosyjskich więzieniach. Ten wyrok był już na wiele miesięcy przed tym, jak w końcu ostatecznie Rosja zdecydowała się na wymianę ukraińskich marynarzy, przy czym no, nie wydała ich o tak, jak zgodnie z wyrokiem Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, tylko po prostu dokonała wymiany na swoich jeńców. Co ciekawe, ta Olena Zerkal, która doprowadziła do tego sukcesu na początku kadencji Zełenskiego, miała nawet objąć posadę w prezydenckim biurze właśnie odpowiedzialnej za politykę zagraniczną Ukrainy. Na stronach internetowych pojawił się nawet dekret Zełenskiego w tej sprawie, ale wisiał tam tylko jeden dzień, potem zniknął i Olena Zerkal ostatecznie jednak została dalej wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy. No i w tym tygodniu zaczęła nagle pani minister więcej mówić w ukraińskich mediach. Przede wszystkim powiedziała też o kolejnej sprawie, która może budzić właśnie szczególne obawy, jeśli chodzi o zbliżenie z Rosją, bo powiedziała, że została odsunięta od spraw związanych z zakupem gazu z Rosji, czy w ogóle spraw gazowych związanych z Rosją. Ona też jest konstruktorką sukcesu przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie, w którym Rosja też poniosła spektakularną porażkę w relacjach z Ukrainą. Gazprom okazuje się, że jednak jest winien potężne pieniądze Ukrainie. I nagle teraz Olena Zerkal odpowiada, że mówi, że już nie będzie się tym zajmować w ukraińskim MSZ-cie. I to ostatecznie doprowadza ją do dymisji. Powiedziała też takie słowa w jednym z wywiadów dla takiego portalu ukraińskiego Bihus Info. Powiedziała tak. Rozumiem, że z punktu widzenia my będziemy przyjaźnić się z Rosją, nie jestem tą osobą od przyjaźni, jestem fajterem, prowadzę negocjacje i jestem tą, która przedstawia stanowisko, które jest odmienne od wizji Rosjan. Zerkal, która odpowiadała oficjalnie za integrację z Unią Europejską, no jak widać miała jednoznaczne i ma jednoznaczne spojrzenie na kontakty z Federacją Rosyjską i na kierunek ukraińskiej polityki i jej dymisja dlatego właśnie budzi tak szczególne obawy. Ale to właściwie nie jest, jeszcze na to nakłada się jedna sprawa. Wczoraj, Krzysztofie, rozmawialiśmy dosyć późno w nocy. Ja o części tych rzeczy ci opowiadałem i jeszcze nie wiedziałem o tym, że w nocy pojawi się bardzo ciekawy komunikat. Komunikat opublikowany przez rosyjskie Ministerstwo Energii. Rosyjskie Ministerstwo Energii poinformowało wczoraj jako pierwsze o tym, że w Wiedniu odbyły się rozmowy gazowe pomiędzy stroną ukraińską i stroną rosyjską. W Wiedniu miał się spotkać minister energetyki Federacji Rosyjskiej Aleksander Nowak i minister energetyki Ukrainy Oleksii Orzeł. Rosjanie poinformowali, że strony omówiły współpracę w sferze gazowej, wzajemne roszczenia, warunki transportu gazu do Europy i tutaj bardzo ważna sprawa, a także bezpośrednie dostawy gazu na Ukrainę. Dlaczego to jest tak ważne? No bo jeszcze przedwczoraj premier Honczaruk twierdził, że Ukraina nie rozmawia z Rosją na temat bezpośrednich dostaw gazu na Ukrainę. Oczywiście było wiadomo, że Ukraina rozmawia na temat tranzytu gazu przez Ukrainę do Europy. To jest też jedna z rzeczy, która w pewnym sensie Europa oczekuje wręcz od Ukrainy, ale Ukraina sama na temat dostaw gazu do swojego kraju miała nie rozmawiać. No Rosjanie w nocy opublikowali taki komunikat. Jakiś czas później pojawił się też komunikat na stronach Ministerstwa Energii Ukrainy, w którym już tego wątku nie ma. Jest potwierdzenie, że rzeczywiście rozmawiano na temat kwestii gazowych, ale nie ma informacji o tym, czy rozmawiano na temat dostaw gazu bezpośrednio na Ukrainę. Jeszcze w nocy ukraińscy komentatorzy zwracali uwagę, że albo znowu Rosja prowadzi swoją grę propagandową, albo coś dzieje się złego w ukraińskim rządzie, bo być może premier nie wie, co robi jego minister energetyki. A generalnie takie zbliżenie w sprawach gazowych, no to jest jeden z kolejnych tych elementów, który świadczyłby o praktycznym zbliżaniu się Ukrainy do Federacji Rosyjskiej. Pozostaje mieć nadzieję, że tak się nie dzieje. Boję się o nasz czas. Jeżeli mamy, to jeszcze powiem o tym, co dzieje się w polityce wewnętrznej. Jeżeli postawimy nie, tutaj, to w tym momencie postawimy tutaj, Pawle, kropkę, ale pozostań w gotowości bojowej w studiu Kijów. Na zegarze godzina 7:59. Ponieważ dr Jacek Nowak jest w naszym studiu, ponieważ Paweł Bobołowicz jest w studiu Kijów, to tylko rzut oka na pierwsze strony dzisiejszych gazet. Rzeczpospolita. Donald Trump został zmuszony przez Kongres do podpisania ustawy, która zakłada zerwanie współpracy finansowej USA z Hongkongiem, gdyby chińskie władze komunistyczne spacyfikowały demokratyczny ruch w tym mieście. To znacząco ogranicza pole manewru prezydenta Trumpa.
Chin. Informacja druga z pierwszej strony Rzeczpospolitej. Prawe wybory PO na ostro. W partii jasny podział. Małgorzatę Kidawę-Błońską popierają politycy kojarzeni z obozem zmiany. Po drugiej stronie są zwolennicy Jacka Jaśkowiaka kojarzeni z Grzegorzem Schetyną. Więcej na piątej stronie Rzeczpospolitej i również o tym, że jest akt oskarżenia przeciwko wysokim urzędnikom resortu finansów za kierowanie grupą przestępczą, która miała wyłudzić 5 milionów złotych VAT. Chodzi o głośną sprawę Aleksandra B. i Krzysztofa B., do niedawna dyrektorów w resorcie finansów, którzy przyszli do na państwowe posady ścigać oszustów podatkowych, a sami mieli się dopuszczać przestępstw VAT-owskich. Teraz rzut oka na Dziennik, Gazetę Prawną. Trzy wywiady. Wywiad z Marcinem Mellerem. Ja się jednak trochę cykam. Czego cyka się Marcin Meller? O tym państwo mogą przeczytać w dzisiejszej Gazecie Prawnej. Też z Robertem Kwiatkowskim rozmowa, zwykła polityczna naparzanka i rozmowa Mazurka. Rafał Grupiński. Nie ma drogi w jedną stronę. Trzy wywiady w Dzienniku Gazeta Prawna, ale jeszcze jeden artykuł na 14 stronie. Największą katastrofą, którą mogą nam przynieść zmiany klimatu, jest oddanie władzy nad gospodarką tym, którzy z nim walczą. Tyle dzisiejsza Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Gazeta Wyborcza. Ludzie Kadyrowa biją się w TVP. Telewizja publiczna pokazuje galę organizacji związanej z Kadyrowem, dyktatorem Czeczenii, oskarżanym o zlecenia politycznych zabójstw w Rosji. O co chodzi? 27 września TVP Sport po raz pierwszy transmitowała galę mieszanych sztuk walki w Moskwie zorganizowaną przez czeczeńską asocjację. W październiku na antenie stacji zadebiutował też 12-odcinkowy reality show, którego uczestnicy rywalizują o 50 tysięcy złotych. No, po na tropie sensacji dzisiejsza Gazeta Wyborcza też pisze o Brexicie. Brytyjczycy są gotowi dać większość w Izbie Gmin Partii Konserwatywnej, która obiecuje szybkie doprowadzenie do Brexitu. Wybory w Wielkiej Brytanii już 12 grudnia. Gazety Polskiej Codziennie znowu nie było w naszym kiosku, za to był nasz dziennik. Zachowajcie się jak trzeba. Działacze opozycji antykomunistycznej apelują do Ministerstwa Rodziny o przygotowanie projektu zmian poprawiających ich status. Tyle pierwsze strony dzisiejszych gazet. Obrona Eucharystii, jeszcze może jeden artykuł. Obrona Eucharystii USA. Proboszcz parafii świętego Szczepana w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych odmówił udzielenia komunii świętej jednej ze swoich parafianek żyjących w związku cywilnym z inną kobietą. Na kapłana spadła fala krytyki, pojawiło się żądanie zmiany proboszcza, jednak miejscowy ordynariusz przyznał rację kapłanowi, który bronił Eucharystii przed świętokradztwem, a wierny przed zgrzeszeniem. Tyle nasz dziennik. To wracamy do Kijowa, o ile w studiu Kijów jest Paweł Bobołowicz. Pawle? Tak, oczywiście jestem, czekałem na ten powrót. To opowiem, czym żyją media ukraińskie, bo już wspominałem o kwestii dymisji Oleny Zerkal i o tym prorosyjskim elemencie pojawiającym się w życiu Ukrainy. Wczoraj od rana też powróciła, czy właściwie ukraińskie media żyły sprawą dokonania przeszukania przez Państwowe Biuro Śledcze u Oleny Biłenko, to bardziej jest znana jako Marusia Zwirobi, to pseudonim ukraińskiej wojskowej, ukraińskiej wolontariuszki, która od 2014 roku była zaangażowana w przeciwdziałanie rosyjskiej agresji. Wczoraj Państwowe Biuro Śledcze weszło do jej mieszkania rano, razem z taką specjalną jednostką Alfa, kilkunastu funkcjonariuszy, dokonało przeszukania w mieszkaniu. Powodem do tego działania była wypowiedź Zwirobi i jej i deputowanej Rady Najwyższej Sofii Fedyny. Sofia Fedyna to z kolei deputowana Rady Najwyższej z Europejskiej Solidarności, czyli formacji opozycyjnej do prezydenta Zełenskiego. W takim wideoblogu obydwie działaczki, polityk komentowały to wydarzenia na wschodzie i wyjazd prezydenta Zełenskiego na linię frontową. Mówiąc o tym, że znalazł się w linii frontowej, użyły też sformułowań, że tam rozrywają się granaty i że może coś
coś się stać prezydentowi Zełenskiemu. Te słowa zostały uznane jako groźby pod adresem prezydenta Zełenskiego. Państwowe Biuro Śledcze domaga się wycofania czy zdjęcia immunitetu z deputowanej Sofii Fedyny, a do tej właśnie wolontariuszki z Wirobii wczoraj weszli funkcjonariusze i dokonali przeszukania. W czasie przeszukania została znaleziona broń, zarejestrowana broń przez normalnie należąca do Zwirobii. No i został też zatrzymany drugi pistolet, jak podkreślało osoby, które obserwowały to przeszukanie, to był pistolet zabawka. Funkcjonariusze to zatrzymali. No jest to o tyle zaskakujące, że tego typu działania przeciwko wolontariuszom dzieją się w tym samym momencie, kiedy na Ukrainie pojawiło się niebezpieczeństwo, że nie będą kontynuowane śledztwa przeciwko tym, którzy dokonywali zbrodni na Majdanie w stosunku do protestujących. I znowu tu pojawia się element prorosyjskiego otoczenia prezydenta Zełenskiego, wpływów pewnych osób w tym otoczeniu prezydenta Zełenskiego, mianowicie na szefa Państwowego Biura Śledczego Romana Trubę miał naciskać w sprawie niekontynuacji czy przedłużania tych śledztw w sprawie Majdanu niejaki Andrii Portnow. Andrii Portnow to osoba, która była zastępcą szefa kancelarii Janukowycza w tym najgorszym momencie, w 2014 roku. Człowiek, który jest ikoną wręcz antymajdanu. I Andrii Portnow powrócił na Ukrainę, powrócił po tym, jak uciekł najpierw z Janukowyczem, uciekł z terenu Ukrainy, jak był objęty w Unii Europejskiej sankcjami właśnie za swój udział w reżimie Janukowycza, powrócił na Ukrainę w momencie, kiedy wygrał prezydent Zełenski. No i co ciekawego, ten Roman Truba, który jest szefem Państwowego Biura Śledczego, to jest protegowany Andrija Portnowa. Media ukraińskie opublikowały w tym tygodniu zapisy rozmów, które prawdopodobnie zostały nagrane w gabinecie szefa Państwowego Biura Śledczego, na których właśnie ma być słychać głos szefa Biura Śledczego i Andrija Portnowa. Andrii Portnow domaga się tam, prawdopodobnie Andrii Portnow domaga się tam przedłużania w sprawie tych, którzy popełnili zbrodnie na Majdanie i domaga się też między innymi wsadzenia do więzienia byłego prezydenta Poroszenki. No być może właśnie jesteśmy świadkami i widzimy, że dzieją się takie rzeczy, kiedy Państwowe Biuro Śledcze na Ukrainie jednak zostaje wykorzystane do spraw politycznych, no bo ta sprawa, jak tutaj większość jednak jednoznacznie komentatorów ukraińskich stwierdza, jest absolutnie sprawą dętą. Wiadomo, że ani deputowana Rady Najwyższej, ani Zwirobii wcale nie wzywały do tego, żeby dokonać zamachu na życie prezydenta i że jest to tylko jedynie pretekst do tego, żeby właśnie naciskać na działaczy tych, którzy są w opozycji do prezydenta Zełenskiego. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo to dzieje się to też w tym samym momencie. Dzisiaj przypada 8 dzień głodówki Jewgenii Zakrewskiej. Jewgenia Zakrewska to adwokat rodzin Niebiańskiej Sotni, czyli tych rodzin, tych osób, które zostały zabite na Majdanie, zabite przez berkutowców, zabite przez reżim Janukowycza. Adwokatka zdecydowała się na głodówkę, prowadzi ją 8 dzień. Właśnie dlatego, że w wyniku niepodjęcia odpowiednich działań przez Radę Najwyższą Ukrainy zawisła możliwość kontynuowania części spraw dotyczących przeciwko zabójcom z Majdanu. Te sprawy będą kontynuowane i będą prowadzone właśnie przez Państwowe Biuro Śledcze w momencie, kiedy zostanie przyjęta odpowiednia ustawa. Ukraiński parlament do tej pory jakoś nie miał czasu tą ustawą się zająć albo o niej zapomniał. No podobno ustawa jest przygotowana i powinna być przyjęta 3 grudnia. Ta przerwa w tych śledztwach Majdanu, no być może okaże się, że była tylko czasowa, chociaż jest to zaskakujące, że główna sprawa dotycząca właściwie fundamentu nowego państwa ukraińskiego nie jest prowadzona w taki sposób, jak się należy, a jednocześnie to samo biuro śledcze ma czas na to, żeby ścigać te osoby, które prowadzą aktywną walkę przeciwko rosyjskiemu agresorowi na wschodzie Ukrainy.